oszołomie były dwa takie samoloty za 9 zł. Prawdopodobnie są z plastiku. Chciałem kupić tylko jednego, ale drugi ma ciężkie pudełko. Zastanawiałem się czemu. Jedna sztuka kosztowała 9 zł. Polski produkt. Tak wygląda cyklon. Znaczy opis tego cyklonu w różnych językach. Tutaj mamy jakieś kolorowanie. Dystrybutor. A tutaj pisze plastik. Modelarstwo net.pl. I tu będzie w zasadzie to samo. Tylko że tu są jakieś, nie wiem, warianty. Bardzo kiepskie jakość opakowania jest. Tych grafik. W sklepie to niektóre były takie obrzydliwe, że masakra. No dobra. Rozwiążmy zagadkę, czy jakby to inaczej powiedzieć. Dlaczego jeden model jest cięższy, drugi nie? Bo jaka taśma klejąca, ostra. Wszystkie noże już mam bez szczupków. Jest, jeden z szczupkiem. Może zdziała robotę. No i co mamy w tym cyklonie? Kleju nie ma? Kurde. No to więc mamy takie nakleje. Szybkę. Bardzo brudną. Takie wytłoczkę. Też jakość beznadziejna tego śmigła. Z tej strony widać, że pracowałem na wtryskarkach kiedyś. Z tej strony widać, że forma była przegrzana. Tu jakieś coś odstaje. No powiem, że jest kiepska jakość tego odlewu. No i zostało jeszcze to. Tutaj jest przecięte kleszczami. I tutaj też jest przecięte kleszczami. No odlewka. Tak po prostu ściśnięte, bo ja żebym robił na wtryskarkę, to mniej więcej wiem o co chodzi. Nie daje kleju. Jest siedzenie. Wszystko inne. 7 coś tam. Chyba, że to się bez kleju składa. Zobaczmy instrukcję. Mamy coś takiego. Ja tego nie czytam, bo nie nadążył, ale wy sobie możecie zastopować. Opis techniczny jest, dane techniczne, prawdziwej maszyny. Tutaj jest jak to ułożyć. Kółeczka tu są. Skrzydła. Ostrzeżenie. Ostrzeżenie, pierwsza pomoc. Jeszcze tu coś jest. Tyle. Nie wiem, czy to się skleja, czy składa, ale kleju nie daj. Zobaczymy, co będzie w drugim. Podzieliłem ten film na dwie części, bo może w przyszłości złożę tego i zmontuję jako pojedynczy film. To teraz mamy Hawk Hunter FMK6. Made in Poland. Polski produkt. Warianty. Zobaczmy, dlaczego to pudełko jest cięższe. Otwórzmy z tej samej strony.
przednik i tutaj to jest tych częściów. Mamy jedną tą, drugą tą, instrukcję, naklejki. Trzecia, czwarta i szybka dobrej jakości. Porównajcie jedną z drugą. Nie wiem, czy będziecie to widzieć. Ta jest dobrej jakości, ta jest mętna i brzydka w środku. Przejdźmy do instrukcji. Z tej strony. Nie. Już nie wiem, gdzie by to był początek. W ogóle są nadrukowane odwrotnie. Mamy opis techniczny, dane techniczne, kroki 21. Tutaj się na pewno klei, bo widzę łączyć kleje. Ale kleju oczywiście nie daj. Tak się go składa. Więc to był początek. Wykaz emali potrzebny do pomalowania modelu. No i to tyle. Kiedyś to złożę. Znaczy, wy to możecie zobaczyć od razu, bo to będzie montaż. Ja to kiedyś to złożę. Teraz na razie nie mam ochoty ani czasu. Wziąłem się za cyklona. Kot mi pomaga. Teraz widać, jakie te odlewy są fatalnej jakości. Nawet nie chodzi o to, bo to trzeba poobcinąć te końcówki, ale tutaj jak kabina jest kiepsko odlana. Tyle jest odstających rzeczy. Tutaj na przykład. Tutaj jak jest nierówne, to tutaj odstaje takie. Trzeba kleju, a ja nie mam kleju, więc nie wiem, czym się uda to złożyć. Praktycznie każda powierzchnia wymagała obrobienia nożykiem, poobcinania nadlewków, tego wszystkiego. Przeszłem już do kroku trzeciego, ale nie wiem, ile mi się uda zrobić bez kleju. Doszedłem do tak jakby czwartego kroku i to już jest koniec. Bez kleju się nie obejdzie, spróbuję poszukać jakiegoś domu, ale nie będę miał typu kropelka. Tego się już nie da założyć bez kleju. Nie chcę, kurde, stać, żeby pokazać. Trzeba to przykleić. Potem to trzeba przykleić. I te wszystkie inne elementy trzeba poprzyklejać. Tu są takie małe, kurde, kółeczka. Żeby tego nie rozwalić, to szok. Mam taki uniwersalny niemiecki klej. Niby jest do wszystkiego, ale nie do plastiku, ale klei szkło, więc mogę spróbować. Końcówka do nakładania jest dość taka precyzyjna, więc można spróbować. No jakoś trzyma ten klej. Kupiłem go, bo był tani, 4 zł, a wszystkie kleje cyjankowe są drogie i jest ich mało, ten nie wiem, jaki jest. Czy cyjankowy, czy nie cyjankowy. W sensie takie typu kropelka. To płacisz 4 zł za taką kropeleczkę. Tutaj jest, uznałem, że kleju jest dość sporo. I że może się nada. Chciałem kleić nim statek, ale się wziąłem za
za samolot. Skończyłem czwarty krok. Fajnie się tym klejem robi, bo się nie klei do palców, ale pewnie jak wyschnie, to się wszystko to rozpadnie. Ale trudno. Szybka się strasznie ubrudziła od kleju. Od nowości w sumie już była nowa, brudna. No ale teraz się jeszcze bardziej ubrudziłem. Jestem przy piątym kroku i szóstym, ale szóstki nie ma, odpadła. Nie z mojej winy, tylko w pudełku jej chyba nawet nie było. Doszedłem do drobnicy, jakaś masakra jest. To już mamy skrzydło. Mamy kokpit. Pominąłem parę punktów, żeby było łatwiej. I tu mamy coś takiego, że to nachodzi na to. Ale... gdzie jest krzesełko? Które niby ma być przyklejone tu. Ale jak jeżeli jest przyklejone tu, to nie jest w kokpicie. A do kokpitu się siodełka nie da wsadzić. Tutaj stanąłem przy kroku 14, 17, 18. I jest taki problem, że tu jest... Nie za bardzo rozumiem, o co tu chodzi. Tak ogólnie. Tu widzę, że jest trzeba 17 jakąś. O tu. No to mamy tutaj 17. I jest takie coś. Znowu 20 jest inaczej i 19 inaczej. I wygląda na to, że to są źle odlane elementy, przynajmniej ten. Ten 19. Na siłę wcisnąłem to siodełko. Przykleiłem je tam w środku. Przy analizowaniu ten klej nawet dobrze klei, a takich dobrych, drobnych elementów moich nie sklei. No i tutaj na instrukcji na przykład pokazują, że powinny być dwie dziury. Tutaj i tutaj. No tutaj jest tylko jedna dziurka. I tutaj też te plasticzki nie mają żadnych dziurek. Tylko trzeba przykleić plastik do plastiku. I przykładowo to ma być ten bucik. Nie wiem, z której strony on ma być przyklejony. No przykładowo tak. Ma być przyklejony. Muszę coś innego wziąć. Jeszcze palce. No, nie mam jak wam tego pokazać, że to ma być przyklejone tutaj, tylko że z drugiej strony, że niby miałoby to tak pasować, żeby tu się niby złożyło, ale się składać nie będzie. Gdyby były z drugiej strony jakieś dziurki, to by było pół bidy, a to żadnych dziurek nie ma. To jest po prostu plastik do plastiku. Tym klejem na pewno tego nie zrobię, to musi być mocny do plastiku. Znaczy będę próbował, bo i tak mi już nie zależy na tym samolociku, bo jest brzydki strasznie. Więc się będę bawił. Czyli plan B, bo urwała się ta anteńka od zawieszenia, która i tak by się urwała. Więc przyklejam kółka. Spróbuję zakleić to tak, jak tu jest. Poddałem się, posklejałem to, co się dało. Tych antenek, tych wszystkich nie ma sensu na tym kleju robić i raczej nie będę tego robić. Przykleiłem tylnie skrzydło. Się schnie klej. Jeszcze raz potem to ustawię od spodu. Przyklejałem byle co, bo mi wpadł jeden element w skrzydło i nie chcę wyjść. Jeszcze zostały naklejki, ale nie wiem, czy będę je kleił. Przeczytam z instrukcji, czy to jest proste, czy trudne. Zapoznałem się z instrukcją. Na karteczce nigdzie nie napisali, czy jest kalkowanie mokre, czy nie mokre. Odkleiłem jedną naklejkę i się zrąbało, więc domyślam się, że to jest jednak mokre. Będziemy testować, mam talerzyk. Jednak jest to kalkowanie mokre, ale naklejki są za duże. Schodzą tak. Urzędnicy uciekają przed palcem. Tymi.
Na wysłanym piśmie informują nas, że żaden z pracowników socjalnych nie ma sobie nic do zarzucenia. Po raz kolejny próbuję. Ponaklejałem te naklejeczki. Tak się prezentuje. Tak od spodu. Tutaj z tej strony nie chciało się oderwać ten jeden od drugiego pasek. W palcach mi się udało tylko tak przerwać i przykleić go tu po zamoczeniu już. To się stało. Od spodu tutaj nie ma nic. Chyba coś powinno być. Tutaj na tym ogonie za dużo wyszło, bo wklejenie powinno być przed naklejeniem skrzydeł. To jest trochę porąbane. Tu jest jeszcze coś takiego. No i tu mam jakiś napis. Literki jeszcze zostały. Tego wypisu nie będę przyklejał, ale pokażę wam, jak się fajnie rozpuszczają. Te się nie robiłem tego nigdy. Tych wodnych. One się muszą namoczyć. I wtedy odchodzą. No tutaj się jakoś te napisy całkiem rozpierdzieliły. Pojedyncze literki pływają, co niektóre. No tak to reszta się rozpierdzieliła. Takie zera są, szóstki. No i tyle. Za te 9 zł moim zdaniem nie warto. Za małe elementy i nie dodaję kleju. Tyle elementów nie zrobiłem. Tych antenek, tych nóżek. Śmigło strasznie krzywo chodzi. To mi lata jeszcze. Poprawię klejem i tyle. Koniec. Dobra, teraz też totalnie koniec. Trochę go obstrugałem z kleju. Poobcinałem tutaj te nożyczkami. Poobstrugałem skrzydła, bo tutaj odstawały takie fragmenty. Tutaj wzdłuż skrzydeł wystawały fragmenty. Za 9 zł naprawdę nie warto. Dołożyłby parę złotych i by znalazł pewnie coś gotowego. Klejcie, fajnie kleiło, fajne doświadczenie. Tutaj mamy coś takiego. Nie polecam. W szczególności przez te koła. Że te elementy były dość trudne, że to się nie wyciągają te koła. Za jakość tej szybki. Masakra. Jako, że robiłem to pierwszy raz, to mi się podobało, ale tak to ogólnie bym nie polecał nikomu.